kawalkada dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3, Dziki Gron. Jesteśmy tuż pod tym dębem, gdzie była koronacja. I tutaj jest jakiś drugi, który ma coś do nas, jakąś sprawę. Więc pogadam z nim. Tak, wołałem. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co innym. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. Ale chwila, co mam zrobić właściwie? Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować, co zechcesz, tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Okej. Terapia szokowa. Udaj się do Egila. Aha, on tutaj jest. To ty jesteś tym milczącym druidem? No ta, głupie pytanie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakieś eliksiry, zioła? Nie dość, że niemowa, to chyba jeszcze głuchy. O Jezus, ale kombo. Kiedy straciłeś głos, możesz mi pokazać na palcach? Przyjemniaczek z ciebie. Ale chujek, Jezus. Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Rozmowa chyba nic tu nie da. No jak go mam wytrącić z równowagi? Aha! Mam go ciągle męczyć chyba. Widzę, że... Dobra, mam art? Zaznaczony mam. Nie wiem, zapiszę, że jakbym go skrzywdził przez przypadek. Tutaj chyba możemy zapalić mu ognisko. O Jezu, znowu nam fuckera pokazał. A, i teraz musimy coś jeszcze zrobić, okej. Co to jest to? Któreś chuba. Ale chamsko. Chodzimy i go męczymy, nie? Dobra, gdzie on teraz pójdzie? Odczep się wreszcie, ty! O nie! Śluby milczenia! Wszystko na nic! Śluby milczenia? Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet, aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany, myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie! Ale chamski był ten drugi, który nam zlecił to zadanie. Typer 3 lata stracił mnie. Aha, tu słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. No proszę, broda do pasa, a poczucie humoru jak u smarkacza. No dobra, dostaliśmy jakąś kartę. Trochę expa dostaliśmy, to już widzę. Jorwec. No to jest ciekawe. Jak to talie do gwinta się uzupełniało.
On będzie pewnie w Sprayatel. Okej. Dobra, kolejna misja. Teraz zajmiemy się zleceniami dwoma. Pierwsza to będzie upiór z Eldbergu. Wybaczcie. Więc tam właśnie teraz ruszymy. Tylko, że skorzystamy z szybkiej podróży. Wyjątkowo, bo to jest kompletnie drugi kraniec wyspy. Ale to już tak maksymalnie drugi kraniec. O, to jest jakaś misja. Jeszcze. Gremista, nie robisz się młodszy. Musisz podzielić się wiedzą. Musi mi nie. No masz misję dla mnie. Nowe zadanie, egzamin z alchemii. Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty, wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczoność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Ci drugi to mają problemy. Jeden ma ci śluby milczenia, drugi chce mu zrobić żart. Niesamowite. Może dla mnie zrobi wyjątek. Ta, prędzej mi tu jemioła wyrośnie. Dobra, porozmawiajmy z gremistą, który jest tym świetnym alchemikiem. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Aż burować ci, druidzi. Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. To był sarkazm. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost, bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci je wydłubię. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę. Proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandarę. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Dobra. Nie będziemy go pytać o poszczególne rzeczy. Może spytam go o to drugiego druida, ale tak to zrobimy wszystko, co... Ten Frithjof, co to za jeden? Beder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Beder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm, wywołać gradobicie, sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę.
zwracaj się do niego z szacunkiem. Okej. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję, czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, nim się rozmyślę. Dobra, gdzie są te trzy rzeczy? O Boże. Jeszcze, że trzęć po gdzieś innych... Nie, dobra, tutaj jest jedna rzecz, to druga, to trzecia. Dobra, co to jest to? Dobra, najpierw przejdź do tego druida, bo on jest najbliżej. Fotka. Wsiadamy i jedziemy do wioski. Jest całkiem niedaleko ta wioska, więc myślę, że będzie spoko. Wiem, że mało znaczników robimy ogólnie na Skellige, ale jakoś po prostu myśl o tym, że musielibyśmy pływać tą łódką, walczyć z tymi syrenami, gdzieś połowa znaczników jest gdzieś na jakichś pojedynczych, malutkich wysepkach, to naprawdę ciężko. Nie mówię, że to nie zrobię, ale jeżeli nawet zrobię, to myślę, że nie wszystkie i bardzo, bardzo powoli. Kiedyś będziemy mieli na przykład, będziemy musieli dobić trochę levela, będziemy musieli zdobyć jakieś składniki, to właśnie w ten sposób coś będziemy ogarniać. Dobra, w tej wiosce gdzieś jest ten druid. Zaraz do niego tutaj podbijemy. O! Mówił o tym, jak zrobiliśmy lodowego giganta, to jest fajne. Dobra, gdzieś tu ten druid jest. Ten coś kombinuje. Jesteś Frithjof? Zgadza się, a ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant. A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivii. Człowiek z dystansem do siebie, to lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby ja. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Mi pasuje. Nie widziałem nigdy, jak druidzi odprawiają rytuał przyzywania deszczu. Co prawda w pierwszej części Hierofant, czyli druid z tej wioski Abarnach, niedaleko Wyzimy, przywoływał dla nas burzę, ale nie widzieliśmy chyba samego rytuału. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu, a teraz chodź ze mną, pora na małą burzę. Nie przez pana nocka, co? Że na statek chce się zaciągnąć. Ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. To też prawda. Dobra, i co teraz? Szkura! Swarm! Vatrahala! Upiory przyjdą, czy co? Ciekawe. Zaczyna się. Mglaki. Lota Himmel, Lota Mylna, Braka Och Blixar. Thank you.
Wow, dostał błyskawicą. To nie żyje, myślałem, że on wstaje. Fajne. Burza psia krew. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. A no tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobra, nie pytajmy się mu dobrze, po prostu czy pojedziesz teraz. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Okej. Okay. Pierwsza część załatwiona. Egzaminu. Zbierajmy teraz te wszystkie składniki, które tutaj są. Znaczy na sklerocel akurat nie jestem jakoś super potrzebny, ale te z mudlaków to czemu by nie popodnosić? O! Tutaj jeszcze coś i gdzieś tutaj. Dobra, super. Teraz lecimy w tamtą stronę po kwiat. Kurzy śladu. O Jezus, ale dużo osób misję nagle ma. Dla nas. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Jango Fretem. O Jezus, nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, nie? Jango Fett. I do czego słynnemu Jango Frettowi potrzebny jest wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubię. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. No, brzmiałem. Nie sądzę, żeby próbowali tego z Wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Może. Smutna historia braci Grosbart. No, myślę, że się tym zajmiemy. Od razu skończymy egzamin z alchemii. Yennefer jeszcze nas trochę będzie musiała poczekać. Niestety. Niestety. O, co to miejsce mocy? Nie, to jest skarb? Uchwale Frey. Przeczytaj zapiski, no jasne. Tak, wszystko było dobrze, ale znaleźliśmy jego trupa. Dobra, na topce. Oho. Dobra, wskakujemy. Dobra, tu jest skrzynia, już widać ją od razu. To musi być to. Oczywiście czerwono się świeci.
Naszyjnic, figurka, diabel. Dobra, wyłaniamy się. No i teraz wracamy do naszej misji. Egzamin z alchemii. Te zlecenia trzeba będzie zrobić, bo one są na tak dawny poziom. Na poziom, który już tak dawno minęliśmy. Żeby być takim konkretniejszym, że wiecie. No, trzeba po prostu to zrobić. Dobra, oni już zostawiają tak słaby drop, w którym mamy tak dużo w naszym ekwipunku, że naprawdę nie warto. Dobra. Jedź, putka! O Jezus. Tutaj jakaś chata. Ale jesteś paskudny. Wilki omijały sobie. Nie ma co tutaj się z nimi bawić. Dobra, i tutaj gdzieś ma być ten kwiat. Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. No jasne. No ale, aha, dobra, jest jakiś trop. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo. Okej. Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób, a on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramond, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego bądź martwego. Co wiesz o tym lesie? Co wiesz o tym lesie? Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej się nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Ciekawe jaki? Leszy? Osiak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. No, ciekawe. Ty szukasz druida, a ja kwiatu. Mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Ślady kopyt, ale tylko dwóch kończyn. Ciekawe. Wow, co ten druid? Lecimy dalej, tylko tutaj jeszcze jakieś ślady najwyraźniej nas czekają. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Chwila. Zrobiłem całkowicie ślady. Serce, te ślady dziwnie biegną. Ale dobra, my teraz idziemy w złą stronę, to przejść w tą stronę. Ślady schodzą tutaj. Jezus, ktoś tu... jakieś przeskoki są, że to... tak daleko się rozciąga? Krabopająk! Z krabopająkiem trochę jeszcze nie walczyliśmy. Oczywiście krabopająki może trwać też w drugiej części. Patrzcie, bo to jest młynarz właśnie. Zapomniałem zupełnie, że mamy tę umiejętność. No, wyciągnij jakiś miecz. Wow. A patrzcie, że nawalamy z pięści mocno. Dobra, ale koniec zabawy. Stalowy miecz, dobrze pamiętam? Oczywiście, że dobrze. Już
myślałem, że Kraopajon będzie tą istotą. Ale najwidoczniej nie jest tą istotą. Co nie zmienia faktu, że go przeszukamy. Kurwa, gdzieś to jakieś ślady zgubiliśmy, których, że tak powiem, nie strillerowaliśmy, żeby nas dalej prowadziły. Dobra, to są te ślady. Chwila, to musi być... Co, dziwnie nas prowadzi to. O nie. Tak daleko nie mógł się oddalić. Idziemy w złą stronę. No to ja nie... Nie, nie będę za tobą biegał po całym Skellige. Wracam tam, gdzie zaczynają się ślady. O, przestań. No to jak? Pewnie. No ale gdzie są te ślady? Bo już się pogubiłem, naprawdę. Tutaj gdzieś muszą być te ślady. Pojebane, ludzie, pojebane. Dobra, to jest te ślady. Ale ciężko określić, czy one idą w górę, czy w dół. Tutaj są dalej te ślady. No i co się z nimi dzieje? Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. Okej, te ślady już gdzieś prowadzą. Teraz rozchodzą się w dwie strony. W ogóle o co chodzi z tymi śladami, co? Ślady stóp. Niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. Nie, nie! Przestań! Błagam! Proszę! Przestań! Przestań! Nie! Proszę! Przestań to łaskocze! Jak ja Sokrum. Cię zaraz wytarmoszę, ty kozica! Wiedziałem po prostu. Zostaw go, przeklęty sukubie. Ramont, odsuń się od niej. Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda. Ja tu sam. Nie wiesz, co mówisz. Rzuciła na ciebie urok. Bzdura. Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramont był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz. No i teraz my. Wchodzimy, dobra, ona jest niegroźna, przecież każdy wrócił od niej żywy, prawda? Chociaż zabiłem sukuba z kolei, który był... Ale ten tamten, który był w Nowigradzie, ale on zabijał. A ta nie zabija. Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam, stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Dobra, nie sraj. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z wiedźminami. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. Kobiety. Po kopytach i po kwiaty? Tym, że zapominali... Wściepski jesteś, co? O, zaraz zobaczysz. Można było się domyśleć, że to będzie sukub. Nie spodziewałem się, co prawda, do końca sukuba, ale no, pierwsze moje podejrzenie ruszyło w tą stronę. Zapiszmy, jakby chciała nas tu zabić jednak.
No. Czy ty prowadzisz? Ładnie, prawda? Dzwonki, fiołki, kaczeńce, kurzy ślady. Jeszcze muszę zerwać szarotki. No, przyznam, że całkiem sporo tutaj masz urządzone. Weź sobie jeden, ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta pieczara jakoś wyglądała. Okej, super. Dobra, w tym przyjemnym miejscu kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Trzymajcie się ciepło. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bywajcie. Zapachniało powiele jesieni. Z wiatrem zimnym uleciał